Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale, tym razem za kierownicy Peugeota 508. Długo czekałem na test tego modelu, bo klasa D jest jedną z moich ulubionych i czy 508 spełniła moje oczekiwania? Zapraszam na test. Na początek drobne ogłoszenia, jeśli szukacie używanego samochodu, nie przewijajcie tego fragmentu, bo jak już na pewno wiecie, zanim podpiszecie się na umowie kupna używanego samochodu, trzeba ten konkretny egzemplarz sprawdzić i pobrać raport Car Verticala, z którego dowiecie się oczywiście, czy ten samochód nie był na przykład kradziony, czy nie jest powypadkowy, czy ktoś nie kręcił przebiegu. I jak już na pewno wiecie, wystarczy kliknąć w link pod tym filmem i zrobicie to 10% taniej niż standardowa oferta, bo taką przygotował Car Vertical dla moich widzów. Ale mam dla Was fajną niespodziankę, ponieważ 5 osób, które wpiszą pod tym filmem komentarz, dlaczego 508 jest fajnym samochodem, a może dlaczego jest beznadziejnym, będę miał jeden darmowy raport Car Vertical. Także myślę, że jest to bardzo fajna rzecz. Pamiętajcie, aby wpisać ten komentarz i zacząć go od słowa Automotovlog. Także wszystko macie w opisie do filmu, działajcie, a my przechodzimy do testu. Ponieważ ja 508 będę przede wszystkim chwalił, taki mały spoiler na początek, to zaczniemy sobie od wad tego samochodu, bo ma oczywiście je tak jak każdy inny model. I pierwszą rzeczą, jaką będę musiał wymienić w tym aspekcie, to miejsce w środku, przestrzeń. Jak patrzycie na ten samochód z zewnątrz, to obstawiam, że wydaje Wam się on ogromny. I faktycznie, czy to z boku, czy w zasadzie z każdej pozycji, ten samochód wydaje się bardzo długi, bardzo duży. Tyle, że odczucia po zajęciu miejsca w środku są słabsze, niż mogłoby się to wydawać z zewnątrz. Chodzi przede wszystkim o kanapę, bo z przodu jest oczywiście bardzo wygodnie i tego miejsca jest dużo. Ale jeśli chodzi o tył, to ja mam 182 cm wzrostu. Zobaczcie, jak wsiadłem sam za sobą. Ma miejsce na nogi, ale tego miejsca wydawałoby się, że w takim samochodzie powinno być troszkę więcej. Nad głową jest już w miarę ok, ale też nie ma szału. Także musicie to wiedzieć i jeśli spodziewacie się, że ten samochód będzie w środku tak duży, jak Wam się wydaje z zewnątrz, no to nie będzie. Drugą rzeczą, może powiecie, że to pierdoła, ale szczerze, w takiej codziennej jeździe mnie to dosyć mocno przeszkadza, oczywiście w mieście, no bo gdzie tu jest start-stop? Nie wiem, może ja nie umiem szukać, ale przycisku nie ma żadnego, dłuższe przyciśnięcie hamulca nie działa. Flagowa limuzyna Peugeot. Bez start-stop nie kumam. No i trzecia rzecz, też może nie najważniejsza na świecie, ale kamera. Jakość tego obrazu, bo tak, ani on nie jest, nie ma tu szerokiego kąta, co ja mówię, zawsze najważniejsze jest w kamerach, ale jakość jest. Powiem tak, ja sprzedawałem Mazdy i pamiętam, jak wsiadało się do szóstki. Ten samochód był przepiękny, fantastyczny pod każdym względem, uwielbiam Mazdę 6, ale pokazywać kamerę było trochę wstyd. No to jak tam był wstyd, to nie wiem, jak nazwać to. Ta jakość obrazu to jest dramat i to jest natychmiast do zmiany. Największą pierdołą natomiast jest wyświetlacz, który po pierwsze moim zdaniem mógłby być troszkę wyżej, po drugie mógłby być trochę większy, ale to jest jakby rzecz do szybkiego przyzwyczajenia, to nie jest jakaś tam wielka wada. Dobra, jak mi się coś jeszcze przypomni, to pewnie do tego wrócę, ale na ten moment wystarczy, bo mnie ten samochód, uwierzcie, krytykować jest ciężko, bo ja ten model uwielbiam. Po pierwsze, żebyście wiedzieli, czym ja w ogóle jadę, co to jest za egzemplarz, no to jest tutaj coś, czego praktycznie nie da się uświadczyć w parkach prasowych. Mianowicie pod maską mamy diesla. Nie wiem, czy to słyszycie, pewnie nie. Z zewnątrz to bardzo słychać, w środku od razu powiem, że dużo mniej. I w ogóle ten dźwięk jest całkiem spoko, ale przechodząc do konkretów. 1.5 o mocy, od której szczęka Wam raczej nie opadnie, bo jest to 130 koni mechanicznych. I dwie ważne rzeczy. Mamy tutaj 300 Nm, a do setki ten samochód rozpędza się w 10,1 sekundy. Tak jak powiedziałem, te wartości na kolana nie rzucają, ale na pewno trzeba brać poprawkę na to, że ja jeżdżę samochodami benzynowymi, przeważnie są to jakieś hybrydy albo jakieś małe pojemności, bo tak teraz wygląda motoryzacja, więc wiadomo, że zawsze przesiadka do diesla w takiej sytuacji będzie powodowała to, że wydaje mi się, że ten samochód jest szybszy niż faktycznie jest, bo wiadomo, moment robi swoje, turbo i tak dalej, więc to troszkę mogło wpłynąć na moje odczucia, ale ja nie mogłem sobie odpuścić i pojechałem tym samochodem w trasę. Zrobiliśmy w jeden dzień ponad 1000 km, jadąc nad morze tam i z powrotem. Wiedziałem, że mamy diesla, wiedziałem, że będzie małe spalanie. Chciałem sprawdzić ten samochód po prostu na trasie, bo to jest dla mnie, ogólnie tak jak powiedziałem, ja tę klasę uwielbiam i wiadomo, że na trasę to jest samochód stworzony właśnie na trasę. Nie żadne SUV-y, nie żadne crossovery, tylko to. Szczególnie z dieslem pod maską, z automatem. I słowo, jak ten samochód spisał się w trasie. W zasadzie mogę powiedzieć Wam tak. Zrobiłem ten 1000 km, jechaliśmy praktycznie cały dzień od rana do wieczora.
Ja przyjechałem do domu, mogłem wziąć prysznic, mogłem jechać dalej. W ogóle nie byłem zmęczony. Czyli było mi bardzo wygodnie, fotele są fantastyczne, jeśli chodzi o trasę, kompletnie nic mnie nie bolało. Także tutaj po prostu wielkie wow. Po drugie, nie byłem zmęczony żadnymi wyprzedzeniami ani niczym takim, co oczywiście jechaliśmy autostradą, więc troszkę tego uniknęliśmy, ale no też wiadomo, jak się jeździ po polskich autostradach, więc trzeba przyspieszać, zwalniać i w ogóle nie brakowało mi w tym samochodzie mocy. Co mnie dosyć mocno zdziwiło, bo jak na początku przeczytałem same suche dane, to myślałem, że szału nie będzie. Mimo, że szału nie było, ale tak jak mówię, przy żadnej prędkości nie brakowało mi mocy, to nie jest samochód do ścigania, ale ten silnik w trasę w zupełności wystarcza do normalnej, komfortowej, fajnej jazdy. Jak wyglądało spalanie? Przy prędkościach autostradowych, i to jest właśnie wielkie wow, to spalanie było gdzieś na poziomie 6 litrów. Także przy tym, jak cały czas jechaliśmy, to jest mega dobry wynik. No ale diesel, więc wiadomo, że możemy się tego spodziewać. I to, co też bardzo mi się podobało, to asystenci. Ja na przykład coraz mniej lubię tempomaty aktywne, bo często denerwuje mnie to, jak szybko one, jak daleko od poprzedzającego samochodu zwalniają, źle przyspieszają i tak dalej. Tutaj tempomat aktywny działa bardzo dobrze, ale jeszcze lepiej działa asystent utrzymywania w pasie ruchu, bo też często zdarza się tak, że ten asystent działa w ten sposób, że odbijacie się od lewego pasa do prawego, ciągle coś krzyczy. Tu tego nie ma. Bardzo fajnie utrzymuje ten samochód, ten asystent w środku pasa ruchu. Jest to bardzo wygodne, bardzo ułatwiające jazdę i naprawdę wow. A, jeszcze z minusów przypomniało mi się, bo to też właśnie wyszło wieczorem, światła. Mimo, że mamy LEDy, to te światła szału nie robią. Naprawdę w porównaniu na przykład, nie wiem, z Superbem, czy ogólnie ze Skodą, z tamtymi LEDami, to tutaj jest dużo, dużo gorzej. One wyglądają fantastycznie, jeśli chodzi o dzienne, na przykład te kły. To jest coś niesamowitego, to jest mistrzostwo świata, ja do wyglądu jeszcze przejdę. Ale jeśli chodzi o samo działanie LEDów w nocy, mogłoby być lepiej. Skrzynia, 8-biegowy automat, bardzo dobra. Działa bardzo płynnie, w tym modelu naprawdę kompletnie nie ma na co narzekać. Jedyne takie sytuacje mniej przyjemne, które mi się zdarzały, to na przykład w sytuacji, gdy powiedzmy jedziemy w korku, zwalniamy i naciśniemy gaz w momencie, kiedy ta skrzynia redukuje bieg, to ona potrafi troszkę szarpnąć, troszkę się zgubić, ale to jakoś często nie działało w trasie, ogólnie w takiej jeździe codziennej. Bardzo dobra skrzynia, bardzo przyjemna. No i to, co ja wiedziałem, bo mi się to podobało od samego początku w każdym Peugeot tym nowym, czyli kierownica spłaszczona na górze, na dole, osadzona sporo niżej, czyli patrzymy nad kierownicą, a nie przez nią, jeśli chodzi o zegary. I powiem Wam, że tak jak mówię, wiedziałem, że to jest fajne, bo podobało mi się to od początku, ale tak naprawdę teraz dopiero w trasie, po tej długiej dosyć trasie, po tej jeździe w różnych warunkach wyszło to, że ja po prostu w tej kierownicy jestem zakochany. Przez to, że ona jest mała, a macie dosyć duży samochód, delikatnie sprawia to wrażenie, jakbyście jechali samochodem dużo bardziej kompaktowym i po prostu fantastycznie się prowadzącym, ale właśnie Peugeot 508 to jest chyba największe zaskoczenie, jakie ja miałem. On przy w zasadzie obojętnie jakiej prędkości, na łukach, na szybkich łukach, ogólnie na zakrętach, prowadzi się jak przyklejony do ziemi. Nie wiem też do końca, czy wpływa to na to, że ja bardzo dużo jeżdżę jakimiś crossoverami, SUV-ami, nagle wsiadam w taki samochód i mam takie odczucia, czy po prostu tak jest, ale naprawdę mam wrażenie, że pod względem jakości prowadzenia, precyzji i przyjemności, to jest jeden z liderów w tej klasie, a w życiu bym tak wcześniej nie przypuszczał. I wiecie, co jeszcze w tak dużym stopniu wpływa na te moje odczucia? To, że ta kierownica ma bardzo fajny opór przy skręcaniu, coś, co ja uwielbiam, coś, co jest coraz rzadziej spotykane, bo często te układy kierownicze po prostu latają w lewo, w prawo, nie dając żadnego czucia, to tutaj przez to, że jest ten opór, no to dla kogoś takiego jak ja, to jest bajka. To, co mnie zaskoczyło, mnie akurat na plus, to to, że mimo, że mamy do czynienia z francuską marką, to zawieszenie nie jest zbyt miękkie, a wręcz powiedziałbym, że jest dość sztywne. To nie jest coś, co możecie zobaczyć czy poczuć oglądając film, więc trzeba przejechać się samemu, ale jak dla mnie, to jest to taki w zasadzie idealny kompromis. I na pewno też ogromnym plusem jest to, że samochód jest bardzo zwrotny. W dużym stopniu ułatwia to manewrowanie w mieście. Na pewno to jest jego kolejna duża zaleta. Też takie małe wtrącenie. Może wielu z Was w ogóle na to nie zwrócił. Znaczy, zwrócił uwagę, bo to się rzuca w oczy, ale może nie jest to dla Was ważne. Mnie ten samochód kupił od razu na dzień dobry, że poza wyglądem ma drzwi bez ramek. Ja jako fan starych Subaru, to jest dla mnie coś fantastycznego, ja to uwielbiam, chciałbym to mieć w każdym samochodzie. Jak od razu, jak otworzyłem drzwi, zobaczyłem, że tutaj nie ma ramek, to po prostu ja od razu już miałem banana na gębie. I to, co muszę zauważyć,
w starych Subaru ogólnie było tak, że fajnie, że te drzwi były bez ramek, ale jak już jechaliście gdzieś szybciej, to bardzo było słychać tutaj szum wiatru, szum powietrza. Tu tego nie ma w ogóle. To jest oczywiście nowy samochód, ma przejechane 15 tysięcy, uszczelki są na pewno w dobrym stanie, ale to i tak się czasami zdarzało, a tu tego nie ma kompletnie, także wielki plus. No a wygląda to fantastycznie. Takie niby nic, a dla mnie to robi robotę. No i właśnie to jest chyba też dobre miejsce do zahaczenia chwilę o wygląd. Ten samochód się może komuś nie podobać, bo oczywiście wygląd to jest kwestia gustu, ale ja bym był pod wrażeniem takiej osoby. Moim zdaniem to jest jeden z najpiękniejszych samochodów w tej klasie w ogóle ever. I tak jak ja zawsze marudzę, czy w zasadzie żałuję, że czemu ta klasa znika z rynku, no bo tak niestety jest, mamy coraz mniej przedstawicieli tego segmentu, to ten samochód udowadnia, że to jest jakaś pomyłka. Ja wiem, że dzisiaj trzeba mieć SUV-a, trzeba mieć crossovera, trzeba mieć wyższy samochód. Ja z kolei wolę siedzieć jak najniżej, mieć właśnie długi samochód, tak jak jest klasa D po prostu. Czy to będzie kombi, czy to będzie sedan, nieważne. W trasy to jest najlepszy rodzaj samochodu dla mnie. I Peugeot 508 udowadnia, że w trasie taki samochód jest 1000 razy lepszy niż jakikolwiek SUV. Już nie mówiąc o crossoverze. Jest cicho, właśnie nie powiedziałem, naprawdę... Przy tych 140 na godzinę, no więcej oczywiście nie jechałem, ale przy tych 160-170 też jest mega cicho. I to jest, jak jedziecie ten 1000 km, to naprawdę bardzo ważny aspekt. Nie boli Was głowa, rozmawiacie sobie szeptem, wow. A propos właśnie głośności, audio. Ja tutaj mam audio fabryczne, przynajmniej nie przeczytałem nigdzie, ani nie wynika z obudowy głośników, żeby to był fokal. Także jeśli to jest standardowe radio, to jestem pod ogromnym wrażeniem, bo jak na fabryczne systemy audio, chyba nie spotkałem się z aż tak dobrym systemem. Także podkreślam, jeśli to jest system, który dostajecie w standardzie, to szapoba. Materiały są fantastyczne. To wszystko jest tak miękkie, że po prostu wow. I to nie tylko tutaj, ale też tutaj na drzwiach. Gorszy materiał tak naprawdę, czy bardziej twardy, gdzieś na dole drzwi dopiero spotkacie. To też jest miękkie. Oczywiście mamy bardzo dużo piano black, to się będzie rysowało na 100%. Chociaż tu jeszcze nie jest źle, a to jest samochód testowy 15 tysięcy. Jest ok, ale no wiadomo, każdy piano black się rysuje, to też będzie. Wygląda super, no ale zobaczymy za parę lat. To nie dotyczy Peugeot, to dotyczy każdej marki. Ale sam projekt deski rozdzielczej, chociaż inaczej. Ja wiem, że to się nie będzie podobało każdemu, bo pewnie z zewnątrz większość osób powie, że ten samochód jest ładny, ale środek może być różnie, bo spotkałem się też z głosami, że te przyciski to tak nie do końca. Ja powiem tak, bardzo szybko się do tego przyzwyczaiłem, chociaż dla mnie ogromnym minusem oczywiście, jak nie wiem, powiedzmy macie gdzieś tam muzykę, i chcecie sobie zrobić zimniej, to oczywiście najpierw trzeba nacisnąć tutaj i oczywiście dotykowo sterujemy klimatyzacją. Ja nie lubię tych systemów dotykowych, mówię to w każdym teście, nieważne jaka to jest marka, mi się to nie podoba, wolałbym pokrętło, także te przyciski na przykład są dotykowe i one są ok, dlatego że w zasadzie za każdym razem jak je dotykam, to w nie trafiam i to mi nie przeszkadza, ale jeśli chodzi o samą klimatyzację, to zdecydowanie wolałbym pokrętło. Android Auto działa bardzo dobrze, całą drogę ani razu mi się nic tutaj nie rozłączało, było wszystko ok, także to też czasami potrafi się wieszać, tu się z tym nie spotkałem. Na mapie fabrycznej nie jeżdżę, bo w żadnym samochodzie za bardzo, już teraz praktycznie staram się nie jeździć, bo te mapy są, w jakim samochodzie by się nie jechało, to 100 razy gorsze od googlowskiej mapy, więc tu Wam nie powiem. Także i tak jak wsiądziecie i gdzie siedziecie, to podpinajcie Android Auto czy Apple CarPlay i jedźcie na googlowskiej, bo to jest najlepsze rozwiązanie. Zegary całkiem spoko, jest kilka fajnych ustawień, bardzo czytelne, mi się zegary tutaj bardzo podobają, mamy też oczywiście tryby jazdy, znowu jak to właśnie w PSA, sport, normalne, nie normalnie, normal, tylko normalne i eko. I tutaj faktycznie też czuć, że to nie jest tylko przełączenie koloru na czerwony na sporcie, bo między sport a eko są lata świetlne. Na eko ten samochód tak naprawdę nadaje się, jak już się rozpędzicie, jeśli tam na autostradzie włączacie eko i wtedy można jeździć, bo na co dzień może troszkę męczyć. Ale fajnie, że te tryby są. No i jeszcze jedna wartość. Bagażnik 530 litrów. To na papierze brzmi spoko, w rzeczywistości trochę nie do końca, bo wiadomo, że te wartości są różnie podawane, różnie to wszystko jest mierzone. To jest troszkę jak z miejscem z tyłu. Można by się było spodziewać i po takim samochodzie, i po takiej wartości, że ten bagażnik jest większy. Żebyście nie zrozumieli, że tu jest źle. Nie jest źle, ale tak jak mówię, ja bym się spodziewał czegoś więcej. Przypasujcie sobie i bagażnik, i miejsce z tyłu, jak macie zamiar wozić parę osób albo jakieś duże pakunki, bo no żeby po prostu nie było lipy. Na przykład dla mnie w zupełności jest to wystarczające, ale wiem, że jak ktoś ma, nie wiem, trójkę dzieci, to może być już gorzej. A, jeszcze z takich rzeczy, co też troszkę nie do końca, za
wąskie są lusterka. Ja bym chciał, żeby one były troszkę dłuższe, większe, bo szczególnie prawe lusterko nie jest najlepsza widoczność. I to też nie jest tylko moje spostrzeżenie. Także to też jeszcze troszkę do zmiany. Ale ogólnie naprawdę ten samochód to jest jedno wielkie wow. Przejdźmy sobie do najważniejszego fragmentu, jak to zwykle przy każdym samochodzie, czyli ile to kosztuje. Ceny benzynowego PureTecha zaczynają się w okolicy 140 tysięcy. Diesla kupimy od 153 tysięcy złotych. Wersja, którą jadę, czyli Allure, to wydatek 167 tysięcy plus dorzucone kilka pakietów, przekraczamy spokojnie 170 tysięcy złotych. Nie jest to mało, ja oczywiście tej ceny jakby nie będę komentował, bo ja wiecie, co zawsze mówię na temat cen nowych samochodów, ale są jakie są i powiem Wam, że to jest często takie głupie gadanie o tym premium i tak dalej, bo wiadomo, że Peugeot, nie wiem, Opel, Citroen to nie są marki premium, pewnie nigdy nie będą, ale gdybyście zamienili znaczek, zmienili sobie w głowie, że to mogą być tylko te trzy niemieckie marki na przykład, to dla mnie jakość tego samochodu, przyjemność sprowadzenia tego samochodu, pokonanie 1000 kilometrów, patrzenie na ten samochód, słuchanie tego samochodu, te wszystkie parametry są na poziomie premium. Wiadomo, że tu nie ma tylu 50 silników, 600 możliwości doboru drewienka w tym miejscu i tak dalej, 5 skrzyń, więc to nie będzie marka premium, bo to są aspekty już tak bez głębokiego wchodzenia premium, ale odczuciowo ten samochód nie ustępuje wielu modelom, które łatkę premium mają. Przynajmniej dla mnie. Może powiem tak. Gdybym ja kupował samochód, mógłbym sobie kupić jeden, tam pomijam jakieś sportowe, jakieś hot hatche i tak dalej. Jeden samochód mógłbym mieć i szukałbym samochodu dla rodziny, może też jako pewien sposób służbowy samochód i tak dalej. To ja mam faworyta w postaci Mazdy 6, w postaci Skody Superb. Zawsze między tymi samochodami pewnie coś tam jeszcze by się znalazło i bym rozważał. Od dzisiaj do tego grona dołącza Peugeot 508. Ja w tym samochodzie jestem w pewien sposób zakochany i ja go Wam polecam w 150%. Jeśli szukacie samochodu tej klasy, to nie skupiajcie się tylko na Passacie czy na Insignii. Spróbujcie się przymierzyć do 508. Fantastyczny samochód. Także pamiętajcie o komentarzach, czekam na Wasze opinie, ciekawy jestem, co o nim sądzicie. Pamiętajcie, że no nie jest to konkurs, ale o tym komentarzu zaczynającym się od Automotovlog i co sądzicie o tym samochodzie, wtedy ja z tych komentarzy wybiorę 5 takich, które mi się najbardziej spodobały i dostaniecie darmowy raport Car Vertical ode mnie, więc myślę, że fajna sprawa. Kliknijcie też dzwonek i subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, żeby nie przegapić kolejnych testów. A ja żegnam się dzisiaj z Wami, do zobaczenia kolejnym razem, cześć!